Dzień dobry, dzień dobry, wiewiórki i bobry. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili, komary mnie żrą. Oczywiście zapomniałem wziąć ze sobą jakiegoś... jakoż to się nazywa, zapomniałem, na komary. I w tej chwili, słuchajcie, jesteśmy w Łęgnowie. Pojechaliśmy na krajobrazy zachodu słońca. Zapowiada się fajnie, bo byłem wczoraj, ale no niestety się rozpadało. O, jakiś śmigłowiec leci. Także chyba dzisiaj nie polatamy dronem, pewnie strefa zamknięta, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, ale patronem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Bintu. Słuchajcie, skoro tak perfidnie przerwałem Wam film, więc opiszę Wam troszkę, czym jest ta aplikacja Bintu. W skrócie mówiąc, ja jej cały czas używam. Jest to aplikacja, dzięki której możecie odkrywać ciekawe miejsca do fotografii. To po pierwsze, odkrywać wspaniałych fotografów, zdobywać wiedzę, którą możecie się potem dzielić z innymi, słuchajcie. Te miejsca, które fotografowie odwiedzają i pokazują Wam właśnie w tej aplikacji, są oznaczone geolokalizacją i możecie za pomocą map Google spokojnie dotrzeć w te miejsca i również skadrować te przepiękne rzeczy. No ale przede wszystkim, słuchajcie, znajdziecie inspirację dla siebie. Znajdziecie inspirację wśród zdjęć, są podzielone na kategorie. Można wyszukiwać miejsca, dzielić się z innymi swoimi wrażeniami, słuchajcie, rozmawiać na czacie, który jest zbudowany z innymi fajnymi fotografami. W zasadzie bardzo fajna aplikacja, która w dobie tych całych przekazów i tak dalej pokazuje Wam dokładnie, w którym miejscu było to zrobione, przez kogo i w jaki sposób zrobione. Możecie się dogadać z fotografem, spotkać się w tym miejscu i tak dalej. Dlatego słuchajcie, zapraszam Was do ściągnięcia tej aplikacji, zainstalowania, sprawdźcie sobie i jeśli już to zrobicie, to podajcie kod zapraszający. Tak przetłumaczyłem z wiadomości, którą mi dostali w tej aplikacji. Specjalnie dla Was jest kod, który się tutaj wyświetla. Wpiszcie ten kod. Prawdopodobnie za jakiś czas będą z niego lepsze i większe korzyści, a na razie to jest to statystyki, tak jak producenci tej aplikacji opisali. Dlatego zapraszam serdecznie. Ja jestem w tej aplikacji i tutaj, gdzie teraz jestem, oczywiście będzie lokalizacja oznaczona i wrzucone zdjęcia. A teraz wracamy do filmu. Moi drodzy, jak już się dowiedzieliście, czym jest ta aplikacja, to mogę Was bardzo serdecznie zaprosić na film. Dobra, ja idę się rozejrzeć wokoło, jak to wygląda, żeby się ustawić, a Was zapraszam na czołówkę. Dobrze, moi mili. Słuchajcie, tak mniej więcej się przeszedłem naokoło. Będziemy musieli chyba się cofnąć troszkę,
Wszystko zarośnięte jest, ale słuchajcie, zasada jest prosta, moi drodzy. Wystarczy, że wyjdziecie na tyle długo, szybko, przed czasem, by obejść okolice i sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Na mapie może to wyglądać inaczej, na mapach, jak zerkniecie, bo to, wiecie, mapy mogą być z rok temu, to wszystko może zarosnąć i tak dalej. Dlatego warto wychodzić dużo wcześniej. Słuchajcie, jest godzina za 15:08. Zachód słońca jest po 21:00, 21:15 dokładnie dzisiaj. I, moi drodzy, mamy dużo miejsca, żeby poszukać sobie naszego kadru. Słuchajcie, wybaczcie, może kamera odjeżdża i trochę wariować, ale właśnie przechodzę z jasnego w ciemne i tak dalej. Aha, wracając do tematu, wyjdźcie na dużo wcześniej. Sprawdźcie okolice, jak to wygląda, gdzie słońce będzie się chować przede wszystkim. Czy macie jakieś fajne miejsca, żeby zrobić jakiś krajobraz, nie wiem, przewrócone konary, tak jak my idziemy teraz nad wodę. Chociaż moim zdaniem samo odbicie wody też fajnie będzie wyglądać, ale co będzie dalej, czas pokaże. Byliśmy już tutaj i zapraszam Was do tego filmu. Gdzieś tutaj się pojawi odnośnik. Byliśmy już tutaj, zrobiliśmy ciekawych kadrów, byliśmy na wschód słońca, wtedy niestety nie wyświeciło. Nie wypaliło ciekawie. Zatem, moi mili, trzymajcie kciuki, żeby teraz się udało. Wychodzi na to, że chmury fajnie się podświetlą, ale jeszcze jest 1,5 godziny do zachodu słońca, więc może być różnie. I tak jak powtarzam wszystkim naokoło i wszem i wobec, moi drodzy. Ważne, że jesteście w terenie, na zdjęciach, wychodzicie. A co będzie dalej, zobaczymy. Dobra, tam już nam się słońce schowa za krzewy, zatem wracamy w jedno miejsce, które upatrzyłem wcześniej. Ale, żeby dużo nie mówić, wychodźcie na zdjęcia, wychodźcie dużo wcześniej, poczekajcie, zróbcie sobie kawkę, spaszcie co innego, nie wiem, yerbę jak lubicie i czekajcie na zachód słońca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, patrzcie. Tu jest fajna ramka. Ale co z tego będzie? Nie, widzicie, jak fajnie chmury nam wyświetla już ten, odbija od tego, od góry. Zobaczymy, co będzie na zachodzie słońca, moi mili. Dobra. Słuchajcie, śmigłowiec przeleciał. Nie wiem, czy strefa jest zamknięta, bo jeszcze nie usiadłem. I zobaczymy, jak sytuacja ma się z góry, nie? Znajdziemy jakąś wolną przestrzeń i będziemy kamerować, że tak powiem. Opowiem Wam o kadrze, jak robię zdjęcia. Jaka kompozycja? Dlaczego taka kompozycja wybrałem? Ale to wszystko będzie za chwilę. Dobra. Do zobaczenia za niewielki moment, nie? Mam nadzieję, że wyświeci.
Okej, moi mili, zmieniliśmy miejsce, gdyż tam nie było nic ciekawego, a teraz, słuchajcie, pokazuję wam to, co się dzieje na moim aparacie i taki zachód słońca, który uwielbiam. Nie ma konkretnego słońca, jak widzicie. Tu z tej strony nie ma konkretnego słońca. Słońce, jak dobrze pójdzie, zajdzie nam za ten mostek kolejowy, który leci do Krakowa, gdzie się później przeprowadzimy z naszą rodzinką. Słuchajcie, kolory są piękne. Piękne kolory są, słuchajcie. Cięcie jest na środku. Możemy tak zrobić przy takich kadrach, ale spróbujemy jeszcze zrobić panoramę pionową, czyli zdjęcie od dołu, bo są przepiękne kaczeńce na dole, jak widzicie tutaj z tej strony, aż do góry, bo no niebo jest piękne. Albo zrobimy panoramę, słuchajcie, taką wokoło, nie? Będzie coś pięknego. Dobra, słuchajcie, dużo nie przedłużając, pokażę wam zaraz, jak zrobię pierwsze zdjęcie. Dobrze, moi mili. Obniżyłem trochę statyw, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Moi mili, krótko mówiąc, zobaczcie. Zobaczcie, kadr jest przecięty dokładnie w połowie. Oczywiście ja mam poziomicę, a jak nie, to możecie poziomować sobie. Na statywach przeważnie są poziomice, więc możecie sobie poziomować. Słuchajcie, jak widzicie, oj, zasłoniłem wam, ja mam czujnik, nie wiem, jak go się wyłącza. Jak ktoś wie, w Lumixie to się wyłącza, bo mnie tak irytuje czasami, że porażka. Dobrze, od góry są piękne chmury. Tutaj, tak jak mówiłem, są te kaczeńce. I teraz tak, F9, 1,320 sekundy, minus 3 na wyświetlaczu, żeby teraz kompensację ekspozycji, żeby te chmury ładnie nam wyszły, ISO 160 i zobaczymy, co wyjdzie, tak? Pierwsze zdjęcie celujemy na kaczeńce. Mi się wydaje, że wiecie co? Że będzie ostre na pełnej długości przy F9 na mikro 4 trzecie. Zobaczymy. Dobra, timer ustawiony na 2 sekundy, zobaczcie tu u góry. Ustawiamy ostrość tak na 1/3, czyli na tej kaczeńce i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczcie, jakie piękne niebo. No mi się tak podoba. Zobaczymy teraz, słuchajcie, ostrość. Jest piękne, ostre na całej długości. Ok, słuchajcie. I to było pierwsze zdjęcie, żeby chwycić nam piękne chmury. Teraz sobie, słuchajcie, zmniejszymy czas naświetlania gdzieś tak do 1/100 sekundy i tak samo ustawimy ostrość tutaj na 2 sekundy. Zobaczycie, co teraz wyjdzie. Widzicie? Jest jaśniej. Piękne te tony tutaj z dołu wyciągnę tym zdjęciem, a niebo po prostu sobie zamienimy, tak? Bo to zdjęcie, zobaczcie, to jest to jaśniejsze zdjęcie, chociaż jeszcze może zrobimy jedno, żeby wyciągnąć te cienie tutaj na tych drzewach, które prowadzą wzdłuż ścieżki kolejowej, tu mamy mostek, a to jest, słuchajcie, to pierwsze zdjęcie, zobaczcie, przepiękne chmury tu wyciągniemy, a to jest to drugie, zobaczcie. Przepraszam, że tak mówię, zobaczcie, ale jestem tak podjarany dzisiejszym zachodem słońca, że normalnie jest szok. Teraz sobie zwiększymy jeszcze czas naświetlania do 1/40. Nie przejmujcie się niebem, totalnie. Niebo sobie podmienimy albo zrobimy HDR-a, może wyjdzie coś pięknego. I teraz ustawimy znowu ostrość na to miejsce, timer, komary mnie jedzą. Widzicie, już jest troszkę lepiej z tymi cieniami, które sobie prawdopodobnie już zdążymy wyciągnąć. Dobra, ok. To co, moi mili? Mamy pierwsze zdjęcie, na które was zapraszam teraz. Dobra, moi mili, zauważyłem, że zaczyna słońce wyświetlać, zatem, nie wiem, czy widzicie, ale aparat mam ustawiony pionowo. I teraz spróbujemy sobie zrobić
przepiękną panoramę, ale to już na takiej ekspozycji, jaką mamy teraz i użyjemy to. ISO F9, 1,40 sekundy, słuchajcie, ISO 160 i lecimy ze zdjęciami. Timer oczywiście 2 sekundy, 1/3. Mamy pierwsze zdjęcie, jest ok. Dobrze, teraz żeby zachować tak, jak powinno być, przesuwamy dosłownie o drugi kawałeczek w prawo, słuchajcie, i żeby zrobić dobrą panoramę, to zazębiajcie troszkę więcej, nie, że robicie panoramę i przesuwacie o cały kadr. Zazębiajcie tak od połowy kadru, które zrobiliście wcześniej, żeby wykonać kolejne zdjęcie. Słuchajcie, programy teraz nie ma problemu, one sobie to wszystko ładnie połączą i to będzie dosyć szeroki kadr, słuchajcie. Zobaczymy, czy go potem nie skropujemy. Może się uda. A my w międzyczasie, jak skończę zrobić tą... Ale zaraz wyświetli. Ale zaraz wszystko wyświetli. Kurczę. Coś pięknego. Słuchajcie, jak się uda zrobić tą panoramę, to siedzimy do końca. Zachód słońca jest za pół godziny. Ale wiecie, co jest najlepszego przy zachodzie słońca? Właśnie jak to słońce zejdzie poniżej horyzontu i zacznie wyświetlać te chmury, które są nad nami. To będzie coś pięknego. Mam nadzieję, że uda też się to złapać. Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz mnie do Warszawy. Albo gdzieś. Nie no, do Krakowa. Jedziemy na drugą połowę. Słuchajcie, jak wyjdzie nam tam troszkę inaczej pozycjonowanie, tak jak mi teraz, lekko do góry podniosłem, nie martwcie się. Dobrze skropujecie panoramę, to nie będzie problemu. Dobra, i tu mamy kolejną panoramę. I chmury są przepiękne. Zrobimy jeszcze pionową panoramę z dołu do góry. Ale to w międzyczasie, gdyż teraz, moi drodzy, postaram się zrobić timelapsa. Ale muszę zamienić statywy. Żeby podłączyć telefon. Dobra, gdyż mam ze sobą gimbala DJI też. Ok, zapraszam Was na tą panoramę, którą teraz zrobiłem. W międzyczasie pokażę Wam timelapsa. No, patrzę na te chmury, słuchajcie, jak to wyświetla i no, braknie mi słów dosłownie. Zrobimy timelapsa i poczekamy, aż słońce zejdzie poniżej i tam będzie przy tym mostku, słuchajcie. Dobra, za chwilę ciąg dalszy. Zapraszam na zdjęcie. No moi mili, to co się teraz wyprawia, to przechodzi ludzkie pojęcie. Słuchajcie, cały czas chmury się przesuwają. Zresztą zobaczcie sami. O, tam właśnie słońce zaraz, centralnie w środku kadru, zresztą zobaczcie. W środku kadru zaraz słońce się schowa pod horyzont i mam nadzieję, moi drodzy, że to wyświetli i będzie czerwono. Już dawno takiego nie miałem nieba, nie? Zobaczcie, tu jakiś zygzak. Szkoda, że nam ucieka, ale dobra. Także, moi mili, słuchajcie, warto wychodzić. Warto czekać do samego końca, a nawet jeszcze dłużej. Ja potem i tak będę czekał długi czas na tramwaj, bo miałem przyjechać rowerem, ale niestety w drodze powrotnej złapałem panę i chciałem się Wam pochwalić czymś, co też dostałem, ale to zobaczymy w następnym odcinku, nie? Zrobię specjalny odcinek na jego temat. Coś przydatnego na rower i do sprzętu fotograficznego. Moi mili, co mogę Wam powiedzieć?
Czekamy na to, co nam niebo pokaże jeszcze. Zachód słońca, moi mili, jest dokładnie za 7. Tu jestem. Dobra. Zachód słońca jest dokładnie za 7 minut. I chyba to będzie ostatnie zdjęcie, ale w międzyczasie wykonałem jeszcze wiele więcej zdjęć, którymi się na pewno pochwalę na mojej stronie. Bo lubię robić zdjęcia na Facebooku. Instagrama nie wrzucam, bo tam nie wrzuca takich formatów, jakich chcę, więc tam tylko rolki, relacje i tak dalej. Słuchajcie, do mnie ktoś dzwoni cały czas. Czy ja wiem co, bo Izopody chciała, ja jestem w terenie i Paulina miała przygotować, ale Paulina się nie odzywa, pewnie małą się zajmuje. No tak to jest życie, nie? Dobra, jak mi się podobał wam ten film, zostawcie lajka. Chociaż jeszcze będziemy przez chwilę. Zobaczymy, co słońce nam wyświetli, jak zajdzie za horyzont. Jak film jest za długi, przepraszam was bardzo, ale ja tu jeszcze siedzę. Albo nie, umówmy się tak. Jak coś wyświetli, to wam pokażę na zdjęciu teraz. A jak nie, to do zobaczenia na kolejnym filmie. Będzie o tym, co dostałem. Podpowiem od KF Concept. Po raz kolejny i to co? Udanych kadrów, pięknych kadrów, wytrwałości, cierpliwości. I słuchajcie tego, żeby wam się udawało zawsze. Mam nadzieję. Dobrze, do zobaczenia na kolejnym filmie. Bez odbioru.